wspólnego życia to naprawdę wspaniała rzecz. Wy, drodzy Państwo, poprzez taki właśnie przykład tego zgodnego, wzajemnego małżeństwa 50-letniego dajecie pokaz tego, jak można być razem, jak można wychowywać potomstwo, jak można pracować na rzecz ojczyzny i na rzecz tej lokalnej społeczności. Pragnę z okazji tego waszego jubileuszu życzyć wam wszystkiego najlepszego. Wszelkiej pomyślności, radości z potomstwa, radości z tego, co dokonaliście w swoim życiu. Chciałbym wam życzyć, abyście w tym okresie swojego czasu te wszystkie problemy, które żeście przeżyli, żebyście już z nimi nie mieli nic do czynienia, oby były to piękne dni. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia jeszcze raz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada zaszczytny przywilej odznaczania par małżeńskich medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, a wójt gminy ma zaszczyt wręczyć Państwu to odznaczenie. Jest to wśród polskich odznaczeń medal szczególny. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólnie rodzinne życie jest powodem do dumy i radości, a także wzorem i przykładem godności, lojalności i wierności jako wartości najważniejszych. Jestem najgłębiej przekonany, że swoim małżeńskim życiem w pełni dowiedliście Państwo, że medal ten trafia w najgodniejsze ręce. Do słów serdecznych gratulacji dołączam najlepsze życzenia wielu jeszcze lat wspólnego pożycia i rodzinnego szczęścia. Drodzy jubilaci, już po raz kolejny organizuję tę uroczystość i ciągle się zastanawiam, uczę się od was i zazdroszczę wam. Zastanawiam się nad tym, jak żyć, jakim trzeba być człowiekiem, ile trzeba ludzkiej mądrości, żeby razem przeżyć tyle lat i jeszcze przyjść na taką uroczystość razem. Chciałabym w tym miejscu, drodzy Państwo, podziękować wam za przybycie, pana wójta poprosić o wręczenie medali, a zaproszonych gości poprosić o złożenie życzeń. Ponad 20 par z gminy Piekoszów obchodziło w tym roku 50-lecie związku małżeńskiego. Z tej okazji 11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury wręczone zostały z rąk wójta gminy Zbigniewa Piątka ordery za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dodatkowo gratulacje i życzenia złożyli m.in. starosta powiatu kieleckiego Zdzisław Wrzałka oraz radny Rady Powiatu Kazimierz Bielecki. Całość wydarzenia uświetnił występ Szkolnego Chóru z Piekoszowa.